Bardzo serdecznie witam odbiorców codziennika biblijnego o poranku lub też wieczorem w czwartek 26 stycznia 2023 roku. Słowo Boże dnia z przewodnika z Biblią na co dzień zapisane jest w Psalmie 4, wierszu 8. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. A fragment Nowego Testamentu zapisany jest w liście apostoła Pawła do Rzymian w 14 rozdziale 17 wierszu. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Drodzy, zakończył się tydzień modlitw o jedność chrześcijan, który odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, kiedy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie w ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych religijnych wydarzeniach. Hasłem przewodnim były motywujące do działania nas słowa z Księgi Izajasza z 1 rozdziału. Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. I w nawiązaniu do tego, co za nami, czego doświadczyliśmy przez minione dni, spoglądamy na to, co przed nami. O czym przypomina nam dziś apostoł Paweł. Zachęca chrześcijan, aby przyjrzeli się sobie samym i pohamowali się w osądzaniu chrześcijańskiej wiary. Przypomina wiernym, że są przecież braćmi i siostrami. Nie można nikomu, kto do królestwa należy, w szczerości odmawiać prawa istnienia. Nie wolno pokazywać pogardy z powodu domniemanego deficytu wiary. Potrzebna jest nam, żyjącym we współczesnym świecie, ta apostolska nauka. Mamy być bardzo ostrożni w ocenie czyjejś wiary, aby nasza ocena nie była pełna duchowej pychy czy zarozumiałości. Kiedy zabraknie zrozumienia, wtedy może dojść do podziału. To jest mi bliski, podobny w moim myśleniu, tamten zaś niekoniecznie. Dlatego apostoł o tym zróżnicowaniu słyszał i on też rzymskiemu zborowi, ale i każdemu z nas na te pytania odpowiada w wersetach, które poprzedzają nasz dzisiejszy fragment. Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Chodzi tu więc o to, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Gdzie Jego panowanie obowiązuje, tam nie trzeba już innych osądzać i nie należy odmawiać im chrześcijaństwa. Wolność wierze, którą darował nam Jezus Chrystus, nie została zaprogramowana z życia ludzkiego, przepisana. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa staliśmy się braćmi i siostrami. Każdy może na swojej drodze i w życiu być chrześcijaninem, a Słowo Boże nam o tym przypomina, że Królestwo Boże to nie pokarm i nie napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, a także i w dalszym fragmencie naszego dzisiejszego tekstu. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Niech Bóg łaskawy, Bóg pełen miłości nam w tym na co dzień błogosławi i daje wiele powodów do radości, do wzajemnego szczęścia i budowania się w Kościół Jezusa Chrystusa. Niech pomocną będzie i ta myśl księdza Tadeusza Wojaka, zapisana pod dzisiejszymi biblijnymi fragmentami. Jedynym z kwiatów życia jest radość. Tak jak kwiecie jest ozdobą mieszkania, ołtarza, ogrodu, przydroża, jak kwiat jest miły dla swej barwy, woni, kształtu, linii, tak radość umila naszą dolę, los, życie. Jest radość wzniosła, szlachetna, której źródłem i mocą jest wesele i uniesienie duszy. Bywa radość doczesna, ziemska i potrącająca o struny wieczności. Błogosławionego dnia, zostańcie z Bogiem.